Mam mały problem z krzyżówką, mógłbyś mi pomóc? Dawaj. Na 6 liter postać Boba Kane'a i Billa Fingera. Batman. Pasuje, a słuchaj, rysownik Torgala. Grzegorz Rosiński? Skąd ty to wszystko wiesz? Słucham prosto z kadry. Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15:00. Bim, bum, bada, bum, właśnie wybiło, więc czas rozpocząć kącik komiksowy w Radio Afera, czyli jak zwykle w sobotę 15:00 godzinka z audycją Prosto z kadru. Przed mikrofonem Bąk Filip, witam wszystkich w 601 odcinku, wow, ale ekstra. 601 audycji, nie wszystkie miały godziny oczywiście, bo przez pierwsze lata audycja trwała tam 25 albo pół godziny, aczkolwiek, o kurka, gratuluję, dziękuję Wojtkowi, że poprowadził 600 odcinek tydzień temu. Ja was zapraszam do tego, żeby oczywiście znaleźć to nagranie w archiwum audycji na YouTubie, a póki co przejdźmy do rzeczy. Na razie dzisiaj solo, Bąk Filip, bardzo mi miło. Chciałbym wam przedstawić garść komiksów, które miałem okazję ostatnio przeczytać. Mam nadzieję, że trafią one w wasze wysublimowane gusta, że któryś z tych komiksów was na tyle zaintryguje, że sięgniecie po niego w wolnej chwili. Póki to zapraszam was na pierwszy kawałek muzyczny, a do komiksów wracam już za chwileczkę. 601 odcinek Prosto z kadru rozpocznę od wydawnictwa Team of Comics i drugiego tomu serii Hip Hop Genealogia. Jest to nagradzana i bardzo dobrze przyjęta seria komiksu amerykańskiego. Autorem jest Ed Piskor i ten człowiek podjął się tego, żeby w formie komiksu stworzyć historię na temat rapu. Rap oczywiście powstał w Stanach Zjednoczonych, w jakich okolicznościach, jakie zjawiska, jacy ludzie mieli wpływ na rozwój tego gatunku sztuki, gatunku muzyki, no to znajdziecie w tomie oczywiście pierwszym. Ja osobiście nigdy na tyle nie interesowałem się historią rapu, także ten podręcznik od historii w formie komiksu był dla mnie niesamowitą gratką i jestem przekonany, że wszyscy miłośnicy muzyki, niezależnie jakiej, biorąc Hip Hop Genealogia, tom pierwszy do ręki, no to naprawdę będą mieli ucztę dla umysłu swojego, ponieważ kawał świetnej roboty zrobił autor, żeby zebrać wszystkie naprawdę zjawiska, co więcej, wprowadzać też w międzyczasie ludzi, którzy pojawią się dopiero w przyszłości. Jak to dzieje się tylko i wyłącznie w Nowym Jorku, natomiast w tomie drugim już mamy jakby kontynuację. Te osoby, które w pierwszym, no, na początku oczywiście budowali swoją karierę muzyczną, budowali w ogóle kulturę hip-hopu, bo tutaj mowa nie tylko o muzyce, ale również o tańcu i oczywiście o graffiti, bo nie tylko o muzykach, wytwórniach tu jest mowa, ale również o artystach, którzy malują na ścianach. No to zgubiłem wątek. W każdym razie wątki się rozwijają. Osoby, które występowały, tutaj mamy nawet początki. Jest taka dwójka braci czarnoskórych z biednej rodziny. Jeden z nich trafia po prostu na ulicę i jestem pewien, że jego wątki, jego kariera się w hip-hopie rozwinie, ale póki co on w tomie drugim na razie jest właśnie jako ten chłopak, który niestety żyje na ulicy i cały czas zdobywa wiedzę czytając w bibliotekach. Będzie tutaj dużo, w tym komiksie występuje mnóstwo nazwisk, mnóstwo nazw. Ja osobiście myślę, że wymienianie wszystkich tych bohaterów, wszystkich tych twórców, wszystkie te nazwy troszeczkę mija się z celem, ponieważ niewiele tych nazw tak naprawdę przetrwało próbę czasu. Są to na przykład Grandmaster Flash and the Furious Five. Jestem przekonany, że miłośnicy muzyki rap doskonale wiedzą, o kogo chodzi. Natomiast tacy ludzie jak ja, którzy hip-hop słuchają, no bo gdzieś tam zawsze leciał, ktoś się tym interesował i od hip-hopu nie można się uwolnić w naszych czasach, to te kawałki będą kojarzyć, ale nie będą wiedzieli, że ci są wykonawcami. I tutaj mnóstwo ciekawostek, na przykład wpiszcie sobie na YouTubie właśnie The Grandmaster Flash and the Furious Five, kawałek Message. Jestem przekonany, że będziecie znać ten kawałek, to jest najlepsze. Będziecie znać, ale w tym komiksie są też kulisy opisane, w jakich okolicznościach ten kawałek powstał. I ciekawostką jest to, że tego kawałku nie nagrał ani Grandmaster Flash, ani nie zarapowali tego The Furious Five, a to był po prostu chwyt marketingowy bodajże wytwórni Sugar Hills,
do tego, żeby ten kawałek jakby się lepiej przyjął. A raper, który to rapował później, no musiał jakby cały czas trzymać brzemię na sobie, że przez jakiś czas brzemię, że właśnie to on to zrobił, a nie The Grandmaster Flash and The Furious Five. Co więcej, z tego komiksu dowiadujemy się, że przez ten kawałek właśnie doszło do rozprawy sądowej, ponieważ ci wykonawcy, którzy zostali podpisani, że są autorami tego kawałka, a tego kawałka w ogóle nie zrobili, no to się troszeczkę obrazili na swoją wytwórnię, że są wykorzystywani jako te właśnie zabawki do tego, żeby przyciągnąć po prostu fanów, a sami nic z tego nie mają. Więc kurczę, mnóstwo, jak słyszycie, mnóstwo takich ciekawostek, rzeczy, które no, są niesamowite i fajnie, że zostały spisane w formie komiksu. Komiks będzie intrygujący i ciekawy właśnie nie tylko dla fanów muzyki rap. Jestem przekonany, że tego typu komiksy historyczne będą odpowiadać wielu osobom. Co ciekawe, szata graficzna jest stylizowana na komiksy właśnie stare. No, trudno powiedzieć z jakiego okresu, tak lata 80 na pewno. Są stylizowane właśnie taki stary papier, który kojarzymy, no Polacy na pewno będą kojarzyć z TMC-ków, które się zestarzały w dzisiejszym czasach. I ten komiks dzięki temu ma taki niesamowity urok, że pomimo, że on jest całkiem nowym komiksem, to jednak on przez to, że jest stylizowany właśnie na te lata 80, nawet na starsze komiksy, no to też daje to pewien urok, pewien niesamowity klimat, jakby forma jest zgodna z treścią. No niestety tutaj można wyłapać parę kadrów, jest takich, że autor zapomniał narzucić ten filtr, te rastry, żeby odpowiednio postarzyć te kadry. No ale cóż, przy takiej ilości kadrów to naprawdę takie pojedyncze drobnostki nie będą przeszkadzać. Dla mnie ciekawostką jest to, w jaki sposób zaczynali Beastie Boys. I mamy takie zderzenie, bo oczywiście muzyka rap to jest muzyka czarnoskórych, Beastie Boys, no to są oczywiście no, chłopacy białoskórzy, ale którzy też wpisali się bardzo mocno w muzykę rap. I w ogóle dla mnie ciekawostka, bo jestem wielkim miłośnikiem Cypress Hilla i dla mnie wielką ciekawostką było między innymi to, że oni już tam właśnie, bo komiks obejmuje, słuchajcie, lata 81-83, wszystkie najważniejsze wydarzenia właśnie, które były w tych latach, które miały miejsce. No i jeden kawałek był na tyle inspirujący dla Be Reala Cypress Hill, że on zmienił właśnie, miał ten swój charakterystyczny głos, który utrzymał przez całą karierę, przez całą działalność tej grupy. To ciekawe, że już w 83 formacja Cypress Hill istniała, a przypomnę, że swoją pierwszą płytę o tytule Cypress Hill nagrali dopiero w 91. Miała ona dużo wpływu muzyki funk. To byli też pierwszy zespół, który też, nie może nie, że pierwszy, Beastie Boys pewnie byli pierwsi, ale oni też bardzo szybko mieszali hip-hop z innymi gatunkami, wprowadzili gitary, płyta Skull and Bones była podwójna, były kawałki typowo rockowe, typowo metalowe i typowo hip-hopowe, rock superstar, rap superstar. Myślę, że starzy słuchacze będą wiedzieć, o co chodzi, hity z lat 90. Natomiast młodych po prostu zachęcam. Z tyłu mamy jeszcze oczywiście spis kawałków wszystkich tych artystów i polecam, żeby sobie w wolnej chwili po prostu włączyć i zobaczyć, czym był Planet Rock wielkiego Afryki Bambaty. No i zweryfikować, że kurczę, te kawałki jednak są popularne i cały czas myślę, że każdy z nas będzie je kojarzył. Także Hip Hop Genealogia, taki tytuł nosi ten komiks z wydawnictwa Team of Comics. Przejdźmy teraz do wydawnictwa Egmont Comics i do drugiego wydania komiksu Dallas Bar. Dallas Bar, komiks europejski stworzony przez duet Marwano i Haldeman. Marwano, to nazwisko nam mówi, że komiks będzie rewelacyjnie narysowany. No co mam dużo powiedzieć, tak rzeczywiście jest. Dallas Bar, no jest to komiks mainstream europejski, w takim stylu jest utrzymany. Szata graficzna jest po prostu taka, do której nie można się w żaden sposób docenić, doczepić. Docenić można jak najbardziej. Czyli wszystko mamy idealnie narysowane. Marwano świetnie czuje się też w rysowaniu pojazdów, w rysowaniu architektury, także komiks naprawdę pieści oko. Natomiast o czym jest historia? Akcja dzieje się w przyszłości, 121 wiek, ale tak druga połowa. I ogółem motyw przewodni to nieśmiertelność. Jest sobie taki typek, który nazywa się Lord Stillman. I on wykombinował taką kurację, która odmładza człowieka na 10 lat. I to powoduje, że ci bogaci obywatele świata mogą sobie pozwolić na to, żeby żyć
nie tyle, ile natura chciała, tylko żeby te co 10 lat sobie po prostu się odmładzać i pyk, 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 pyk. Między innymi Dallas Barr. I Dallas Barr jest przyjacielem Lorda Steelmana, który jest w tym świecie najbogatszym człowiekiem na świecie. Co ciekawe, też ludzie tutaj kolonizują Księżyc i no więc czy on jest bogatszy niż ci od Księżyca? Chyba tak. Czyli ogółem Lord Steelman to jest taki Sknerus McQuatch, a nawet nie Sknerus McQuatch, bo Sknerus McQuatch w jednym komiksie był mniej bogaty niż Granit Forsand, więc to, a tutaj Lord Steelman jest takim niepodważalnym typem, który po prostu jest najbogatszy, najbogatszy. No więc wokół tej nieśmiertelności jest cały temat rozwinięty, ale nie ma tutaj, nie spodziewajcie się wielkiej filozofii, wielkich przemyśleń. Są oczywiście bohaterowie, którzy rozważają na temat tej nieśmiertelności. Jest na przykład kochanka Dallasa Barra, która również była odmładzana, a która... To jest ciekawy wątek w ogóle tutaj wprowadzenia kościoła, ponieważ ona, jej historia zaspoileruje, była taka, że ona była przez pewien czas w zakonie, który nie uznawał tego, że ona sztucznie przedłużyła sobie życie, natomiast kiedy ona zdecydowała, że choć pomimo tego, że ją stać, ona nie przedłuży swojego życia, to ci ludzie stwierdzili, że też to jest złe, że to jest jakby równoznaczne z takim jakby samobójstwem. No nic, w każdym razie nie ma tutaj takiej, wiecie, rozmyślań, filozofii na temat nieśmiertelności, jakby to było zrobione na przykład w Ghost in the Shell 2 na temat życia i tych cyborgów i tak dalej. Mamy tutaj więcej akcji. W każdy tom, bo to jest takie, wiecie, grube tomisko, on tutaj zbiera w sobie wszystkie albumy pod tytułem Dallas Barr, więc wątek przewodni jest to, że interesy Steelmana są zagrożone. No i są zagrożone z różnych powodów. Na przykład ktoś zniszczy mu plantację jakiejś tam roślinki, która jest niezbędna do kuracji. Więc wysyła Dallasa Barra na Księżyc, żeby właśnie negocjował warunki hodowli tej roślinki gdzieś tam. A to jest wątek właśnie, że jest grupa jakaś tam terrorystyczna i oni coś tam chcą zrobić, nie? Do tego mamy politykę światową, zamach na Steelmana, ogółem wszystko, co możecie sobie wyobrazić. No i wszędzie jest oczywiście rzucany Dallas Barr. Dallas Barr jednak to nie jest komiks jakoś super, jak to się mówi, akcji. To nie jest, wiecie, James Bond, który wbija się w paszczę lwa i wychodzi ze wszystkiego cało. Nie, tutaj właśnie akcja polega na tym, że on leci jako tam incognito, że jest takim agentem, że ma coś załatwić, z kimś pogadać, wrócić. I akcji za dużo tutaj nie ma. Co ciekawe, ten komiks troszeczkę też się zestarzał. Tłumaczenie, jestem przekonany, jest jak najbardziej wierne, ale to też jakby ząb czasu odbił swój ślad na tym komiksie. Chodzi mi o cenę, jaka jest za tę ową kurację. No bo ile byście dali za to, żeby odmłodzić się na 10 lat? No tutaj koleś chce $1,000,000. I mówi, że niewiele ludzi może sobie na to pozwolić na świecie. Więc no to już daje nam informację, wiecie, inflacja. Teraz $1,000,000 to można powiedzieć, że nie jest tak dużo. Co więcej, myślę, że taki Polak nawet... No, 1,000,000 złotych, wiecie, że taki Polak, który zarabia to załóżmy 9 tysięcy miesięcznie, to no, nie, chyba jakby tak policzyć te 3 tysiące czy 4 na miesiąc, to wychodzi, że taki Polak również może zarobić 1,000,000 złotych w ciągu swojego całego życia. Taka ciekawostka. A w każdym razie, no wiecie, parę dziesiąt lat temu $1,000,000 to był faktycznie majątek, no ale wartość, kurs dolara spadł, więc no w komiksie to jest troszeczkę zabawne, że to jest tylko $1,000,000, ale dla nich to jest aż $1,000,000. No w każdym razie Lord Steelman tutaj nie rozdaje za darmo swojego patentu na tę kurację. I w zasadzie wrażenie z tego komiksu jest takie, że komiks jest bardzo monotonny. Bardzo dużo tekstu, bardzo dużo informacji, tak żeby nakreślić sytuację na świecie, w kraju, w ogóle taką geopolityczną. I te informacje powodują, że mamy ściany tekstu, bardzo dużo tekstu, bardzo dużo się czyta w tym komiksie, akcja bardzo wolno się rozwija. No i muszę przyznać, że komiks jest dosyć monotonny. Nie powiedziałem, że bardzo, ale jest dosyć monotonny. To nie jest tak też, że nie uważam, że jest zły. Jestem przekonany, że dużo odbiorców będzie zadowolony z lektury Dallasa Barra, zwłaszcza jeśli chodzi o szatę graficzną Marvana. Natomiast no, muszę was uprzedzić, że jeśli temat nieśmiertelności i agent Dallas Barr kojarzy wam się właśnie z takim Jamesem Bondem, no to nie. To nie w tę stronę. To jest taki komiks europejski, ale taki troszeczkę jest właśnie oldschoolowy. Nie jest to taki typowy, przeciętny akcyjniak.
i biorąc do ręki Dallasa Barra, no musicie być świadomi tego, że żeby dokończyć jakiś album, żeby był ten finał tej historii, który nie jest porywający, finał każdego albumu, każdej historii w tym zbiorczym wydaniu, no to będziecie musieli naprawdę przebrnąć przez czasem bardzo wolną historię. A tutaj są, jeszcze jest wątek szeroiny, która jest jeszcze bardziej uzależniająca niż heroina. To też ciekawy wątek na narkotyk i ten akurat rozdział, ten wątek jest akurat satysfakcjonujący, także to nie jest też tak, że jednolinijnie Dallas Barr jest od początku do końca monotonny. Aczkolwiek takie są moje wrażenia i chciałem o tym Was poinformować, żeby nie było, że zainwestujecie w Dallasa Barra, a on nie spełnia Waszych oczekiwań. Także mówiąc krótko, teraz wiecie, z czym to się je, także jeśli Was to intryguje, jeśli chcecie takiego komiksu, gdzie akcja nie leci na szyję, tylko powoli się rozwija, to w tym momencie zapraszam do wydawnictwa Egmont i zbiorczego wydania Dallas Barr. To może teraz coś, co akcją wręcz kipi, czyli Magiczny Rytuał z wydawnictwa Fox Games. To jest kolejny komiks paragrafowy, czyli gra komiksowa, gra obrazkowa, zwał jak zwał. Magiczny Rytuał jest zrobiony przez Otami i Manuro. I wcielamy się w rolę takiego magika, który jest po tej ciemnej stronie mocy, można tak powiedzieć. I tutaj dostaje questa od takiego wielkiego, złego demona, który go przyzwał, że ma ukatrupić jakąś tam panią czarodziej, ponieważ ta kiedyś podpadła temu demonowi. No więc mamy pomocnika, ten cały mag ma pomocnika w postaci takiego właśnie latającego świniaczka ze śmiesznym ogonem, takiego peta, impa, potworek taki jest mały, który mu pomaga i rusza właśnie wypełnić swoje zadanie. Na czym polega komiks paragrafowy? Polega to na tym, że rozpoczynamy historię w paragrafie 1, po czym mamy zakończenie od narratora na drugim kadrze, jest mowa. Możesz pójść za radą swojego chowańca i iść do 56, albo jak najszybciej opuścić Urgut 26. Czyli ta informacja nam mówi, że możemy pójść albo do paragrafu 56, albo do 26. No więc wertujemy sobie po tym komiksie. Mamy 56. Proszę bardzo. I w 56 idziemy akurat do typa, żeby tam odzyskać coś od niego. Kiedy podbijamy, to mamy kolejną możliwość, że możemy odzyskać swoją własność siłą w 13 albo próbować negocjować w 72. I tak posuwamy się naprzód właśnie grając tę grę paragrafową. Oczywiście łatwo tutaj oszukiwać, bo nikt Was nie sprawdzi, ale ogółem algorytm pierwszych gier przygodowych, jakie można było spotkać w latach 90. na Atari czy Amiga. Jestem wielkim miłośnikiem gier paragrafowych i muszę przyznać, że to, że Fox Games wrzuca na rynek polski kolejne właśnie tytuły, to biorę je z wielką radością i pochłaniam co też, jakie nowe pomysły są serwowane w tych grach. Ogółem mnóstwo jest bardzo ciekawych już do tej pory, chociażby w To jest napad był motyw taki, że mechanizm taki, że na stronach, każdej stronie była jakaś karta narysowana z talii i w pewnym momencie można było grać w kasynie i efekt losowy polega na tym, że mieliśmy otworzyć na losowej stronie komiks i taka karta, jaka jest na tej stronie, to jest nasza karta właśnie do gry. W grze paragrafowej z kolei Your Town był motyw strzelania. Polegało na tym, że mamy trzymać długopis nad komiksem i puścić. Jeśli ten długopis ołówek trafił w postać, która do nas strzela, trafił w nasz cel, to znaczy, że trafiliśmy. I to też tak bardzo fajny motyw, jeśli chodzi, bardzo ciekawy mechanizm, jeśli chodzi właśnie o strzelanie w tej grze. Tutaj natomiast jest taka ciekawostka, że mamy 4 rodzaje magii. I w jaki sposób ich używamy? Banalnie proste, ale też nowatorska jest to mechanika. Otóż kiedy chcemy użyć, to są takie nazwy, Navitamentum, Lepospiritus, Mutacorpus czy Transmateria, jeśli chcemy użyć na przykład czaru z dziedziny Navitamentum, to musimy odjąć 5 numerów od kadru, w którym jest ta akcja. I tak, żeby użyć kolejnego czaru, to 10. Żeby kolejnego, to 5 do przodu, a tego czwartego, to 10 do przodu. I to jest niesamowity mechanizm, czyli jak w 40 zaatakował nas jakiś tam łowca czarodziejów,
no to jeśli chcemy go zaatakować tym czarem, no to cofamy się, ja mówiłem 40 kadr, no to cofamy się do 35. Jeśli jednak chcemy innego czaru, to do 30. Albo do 45 lub 50. Bardzo ciekawa mechanika i muszę przyznać, że tutaj świetnie się sprawdza. Świat w ogóle przedstawiony w tym, no, jest dosyć mroczny. Z jednej strony, no, jesteśmy tymi siłami zła i musimy zabić taką dobrą osobę, więc no, dlatego mamy też plus 16 na tym, na okładce tego komiksu, więc też nastolatki, ludzie, którzy lubią być po tej stronie, ciemnej stronie mocy, to mogą się wcielić w taką postać. Fajnie. Bardzo fajne są te krajobrazy i miejscówki. Wszystko to za pomocą też takich pastelowych, jasnych barw. To powoduje, że te lokacje mnie osobiście bardzo się spodobały. Na przykład ruiny zamku, które są na środku jeziora, że chciałem eksplorować najpierw tę okolicę zamiast iść do przodu i jak najszybciej rozwiązać całą tę historię. Natomiast no, muszę przyznać, że ze względu na scenę tortur, no ogółem tortury to jest taki temat jak, no wiecie, przemoc, zabójstwa, przeklinanie, to są tematy, to są zjawiska, które przechodzą i już jesteśmy na nie odpornieni. Natomiast przedstawienie sceny gwałtu, albo zabójstwo dziecka, albo tortur, to są treści, które ja uważam powinny być przeznaczone tylko dla dorosłych. I pomimo, że to jest wszystko, wiecie, taka komiksowa atmosfera, komiksowy styl tego komiksu, to mamy tutaj niestety scenę, mamy scenę tortur i w dodatku mamy okazję działać jakby w tym zakresie. I niestety w tym momencie to takie rzeczy zostają w głowie. Być może zarzucicie mi, że jestem przewrażliwiony i tak dalej, jednak chciałbym, żebyście byli świadomi, że takie treści są zawarte w komiksie Magiczny Rytuał. Uważam, że takie treści zostają w głowie, przez to ten komiks powinien być 18+, tak naprawdę. I jeśli uważacie, że no nie jesteście gotowi, to nie brnijcie w to, bo to jest też takie zaskakujące, że ten komiks zaczyna się, że aha, jesteśmy tymi złymi, okej, i że tam walczymy, okej, to wszystko jest taki świat fantazy, wszystko okej, nagle mamy takie max brutal scena, nie? To jest zbyt wielki... No takie czegoś nie powinno się robić tak naprawdę. No nie powinno, jak jest, mamy taki klimat, taki wiecie, kreskówkowy, kolorowy, to nie powinno się wrzucać takich nagle w środku komiksu takich scen. Dlatego ja odradzam, no i niestety to powoduje, że to mi się nie podobało. Mi się nie podobało i odłożę ten komiks, nie będę usatysfakcjonowany. Mamy dwa zakończenia i możemy w ogóle tak naprawdę ten komiks bardziej pacyfistycznie przejść, a możemy też super wojowniczo. Co ciekawe, warto jednak te ścieżki mieszać ze sobą, ponieważ w zależności od tego, w jaką stronę pójdziemy, jaki będzie nasz wybór, to możemy uzyskać hasło, które na przykład bardzo mocno przyda nam się w późniejszej części komiksu. Czyli jeśli od początku na przykład będziemy chamscy, będziemy na przykład nie pomagać ludziom, których spotkamy na drodze, nie dostaniemy odpowiednich bonusów i nie poradzimy sobie w przyszłości, możemy zginąć i zacząć grę od początku. Także zabawy co nie miara, ogółem lubię komiksy paragrafowe, cały czas porwanie, to jest moim zdaniem najlepszy ze wszystkich paragrafowych komiksów, które wyszło z wydawnictwa Fox Games. Magiczny Rytuał, ciekawy, bardzo fajny graficznie, fajna mechanika, ale ze względu na treści to ja nie polecam. Także Magiczny Rytuał z wydawnictwa Fox Games. Przejdźmy teraz do komiksu superbohaterskiego, ponieważ Mucha Comics kontynuuje serię Nieśmiertelny Iron Fist, ucieczka z ósmego miasta. To jest tom czwarty. Jeśli mieliście okazję słuchać moje poprzednie wypowiedzi na temat tomu pierwszego, drugiego i trzeciego, albo słuchaliście na żywo, albo na archiwum prosto z kadru, no to wiecie, że miałem takie dosyć mieszane uczucia do tej serii, że były takie wątki, które mi się podobały, na przykład legendy o poprzednich Iron Fistach, ale były też takie rzeczy, które punktowałem, które były tak kiczowate, tak głupie, były tak złymi rozwiązaniami, że ten Iron Fist poszedł w złą stronę. Także biorąc tom czwarty do ręki, no spodziewałem się, że znowu dostaniemy albo kiczowatego łupnia z taką dawką takich chińskich legend na temat kung fu, znaczy nie, bez albo, że po prostu dostaniemy kiczowaty superhero z domieszką legend historii kung fu. I się myliłem. I powiem szczerze, że Świerczyński i Forman
autorzy komiksu budowali tutaj historię przez ostatnie Iron Fisty po to, żeby je tutaj skondensować i żebyśmy teraz mieli po prostu czyste mięso. W tym tomie mamy 4 zeszyty, Iron Fist 20, 23, 27 oraz I Am Avenger 1, ale całość się czyta jednym tchem i jest ze sobą bardzo dobrze powiązana. Kontynuujemy tutaj wątki, które były rozpoczęte w tomie pierwszym, nie powiem o co chodzi, przepraszam, w tomie drugim, nie powiem o co chodzi, bo będzie wielki spoiler. Chociaż w sumie sam tytuł Ucieczka z ósmego miasta już jest wielkim spoilerem, więc... No trudno się mówi, no nie moja wina, że wydawnictwo samo spoileruje treść komiksu. W każdym razie pojawia się typek, znowu mamy rozwijanie legendy Iron Fista. I nagle okazuje się, że tak jak Spider-Man ma swojego Morluna, który żywi się mocami totemicznymi, to jest też... Jest też powód, dla którego żaden z Iron Fistów nigdy nie przeżył więcej niż 33 lata. I kończył się komiks ostatnio, jak pamiętam, tym, że dany Rand właśnie obchodził swoje 33 urodziny. I czeha na niego niebezpieczeństwo. I powiem szczerze, to jest świetny pomysł. Ja wiem, że to się bardzo mocno kojarzy ze Spider-Manem i z Morlunem, czyli jest tutaj typek, który po prostu jest zabójcą Iron Fistów, ale to, w jaki sposób oni sobie starają się z nim poradzić, to jest naprawdę czuć atmosferę grozy, że koleś jest naprawdę dużym problemem, że oni są totalnie zaskoczeni oni, czyli Iron Fist i jego kumple, nie? Czyli Luke Cage, czyli Misty Knight i ta cała... Ojejku. Taka blondyna z mieczem. No i ta czwarta. Ale jeśli czytaliście poprzednie Iron Fistów, to wiecie, że inne nieśmiertelne bronie, ponieważ Iron Fist jest nieśmiertelną bronią z miasta Kunlu, to są jeszcze inne miasta, 7 innych miast, 6 innych miast, łącznie jest ich 7, więc te 6 innych broni jest również w Nowym Jorku, więc Iron Fist ma dużo sojuszników, żeby sobie poradzić, ale okazuje się, że to jest i tak za mało, że niebezpieczeństwo jest zbyt duże. I naprawdę czuć atmosferę grozy i to mi się niesamowicie podobało, jestem pod wrażeniem i bardzo fajnie jest ta historia pociągnięta. Ale potem no mamy ucieczkę z tego ósmego miasta. I kur, i to jest niesamowite, bo czym jest to ósme miasto? O co chodzi z tym ósmym miastem? I powiem szczerze, jak oni tam dotarli i pokazali w ogóle klimat tego ósmego miasta, to muszę przyznać, zaraz jeszcze raz sprawdzę, czy mam tutaj 18+. Nie ma tutaj ikonki, że to jest dla czytelników pełnoletnich, ale ja bym od razu tutaj pieprznął duże czerwone kółko 18+, ponieważ naprawdę co to tam się dzieje, to jest ciężki temat. Trafili wręcz do piekła i tam jest naprawdę tak ciężka atmosfera, takie uczucie grozy, takie poczucie właśnie beznadziejności, gdzie znalazł się Iron Fist. Jest po prostu tak srogi scenariusz dla tej postaci, że uprzedzam was naprawdę serdecznie, że wrażliwym czytelnikom może to utkwić gdzieś w głowie. I to jest dla mnie też szok, ponieważ pierwsze trzy tomy, no mówię, to było takie połączenie kiczu superbohaterskiego z takimi fajnymi legendami kung fu, rozwijanie tam historii Iron Fista, ale tutaj mamy nagle ciąg dalszy legendy o Iron Fiście, czyli naturalny wróg Iron Fistów oraz motyw, co się dzieje, co jest takiego w ósmym mieście i jak w ogóle trafić do tego ósmego miasta. Naprawdę soczyste mięso wylewa się z tego komiksu, także wszyscy fani Iron Fista będą niesamowicie usatysfakcjonowani. Naprawdę dobry scenariusz. Polecam, jeśli obejrzeliście serial Iron Fist, byliście zniesmaczeni, no to myślę, że czwarty tom nieśmiertelnego Iron Fista zrehabilituje tego bohatera w waszych oczach, także serdecznie polecam, żebyście trafili na publikację z wydawnictwa Mucha Comics. Ostatnie wejście to będzie wydawnictwo JPF i seria książek Naruto Tajemna Historia. Ogółem to są książki, które uzupełniają uniwersum Naruto. Akcja dzieje się między Naruto a między serią Boruto. Dla tych, którzy nie słyszeli nigdy, czym jest Naruto, to informuję, że to jest taka super popularna seria z Japonii. Autor jest Masashi Kishimoto. Akcja dzieje się z takim młody chłopak, który jest opętany przez lisiego demona.
Ten lisi demon jest w nim zapieczętowany, przez co wychowuje się samemu, nikt go nie kocha, nikt go nie lubi. Ale to jest świat, gdzie mamy superbohaterów, tylko że oni nazywają się ninja. I koleś stwierdza, że chce iść do szkoły ninja, zostać ninją i być Hokage, czyli najsilniejszym, największym tenerem w całej wiosce, którego wszyscy szanują, bo chce udowodnić, że potrafi i chce być po prostu lubianym. No i tak przez ile? 70-60 tomów on udowadniał swoją siłę. Komiks opierał się na bardzo fajnych, inteligentnych walkach. Seria się skończyła i rozpoczęła się seria o synie Naruto, czyli o Boruto. Jednak JP wydaje od jakiegoś czasu, wydawał przynajmniej, bo już jest dawno po premierze, książki, które uzupełniały ten świat, i te książki były jak najbardziej różne. Miałem już przyjemność omówić prawie wszystkie, został mi ostatni, czyli Tajemna historia Gary, Pustynny miraż. Autorem jest Ukyo Kodachi, na podstawie oczywiście utworu Masashi Kishimoto. I ogółem powiem szczerze, ta nowelka jest najlepsza ze wszystkich, które przeczytałem. Co więcej, na podstawie tej książki można byłoby śmiało zrobić zarąbistą kinówkę, która byłaby jedna z lepszych kinówek na temat właśnie Naruto. Polecam wszystkim fanom serii, ponieważ scenariusz jest naprawdę, no jest świetny. Jest genialnym uzupełnieniem całego tego uniwersum. Co więcej, akcja tutaj toczy się oczywiście na pustyni. Gara to jest Kazekage, czyli największy tener wioski ukrytej w piasku. I mamy tutaj taki trywialny wątek, ponieważ starszyzna stwierdza, że no Kazekage musi się ożenić, ponieważ musi zostawić jakiegoś potomka. No i tak zaczyna się oczywiście akcja, że Kazekage jedzie na spotkanie z wybranką, którą mu wybrali oczywiście. No i tam zaczyna się akcja, ponieważ dochodzi do zamachu na naszego właśnie pustynnego ninja. I bardzo fajne opisy walk, bardzo fajne pomysły na nowych ninja, świetne uzupełnienie historii, zwłaszcza że tutaj autor miał wolną rękę, ponieważ jakby ciężko byłoby mu coś zepsuć. Ci bohaterowie to są postacie drugoplanowe tak naprawdę w uniwersum Naruto. Owszem, Gara no bardzo mocno miał wpływ na bieg historii, aczkolwiek nie ukrywajmy, że jak on coś zrobiono byłoby z Kazekage, to no, można z tymi postaciami eksperymentować, można im coś dorobić, ponieważ jest ich w głównej serii na tyle mało, że wszystko można byłoby zamieść wtedy pod dywan i nawet jakąś małą sprzeczność każdy czytelnik śmiało by mógł sobie wyjaśnić. Także no tutaj dano duże pole do popisu i po prostu rewelacja. Finałowa walka w ogóle również też zaskakująca. Bardzo fajne twisty fabularne. Wszystko jest świetnie przemyślane. Od początku do końca trzyma, ma ręce i nogi. Wszystkie wątki są zamknięte i powiem szczerze, że byłem bardzo zadowolony. Pomimo tego, znaczy muszę też powiedzieć, że jestem niesamowitym fanem Naruto. W ogóle bardzo lubię tę serię i po każdą książkę sięgałem z przyjemnością. To jednak muszę przyznać, że Tajemna historia Gary dostarczyła mi największej rozrywki i naprawdę najlepsza z tych wszystkich nowelek. Także polecam serdecznie wszystkim, którzy myśleli, że co ja będę czytał książki, jest anime, są komiksy, są gry, co ja tam będę się kurka czas marnował. Bo tutaj przyznam, że tracicie naprawdę dużo dobra, jeśli jesteście fanami tej serii, nie weźmiecie tej książki do ręki. Także zapraszam do wydawnictwa JPF Naruto, Tajemna historia Gary. Podsumowując dzisiejszą audycję, była mowa o komiksie Hip Hop Genealogia, tom drugi, obejmujący lata 82-83, historii hip-hopu w Stanach Zjednoczonych z wydawnictwa Team of Comics, Dallas Bar, czyli europejski mainstream z wydawnictwa Egmont, później Magiczny Rytuał z wydawnictwa Fox Games, gra paragrafowa, Nieśmiertelny Iron Fist, Ucieczka z ósmego miasta z Mucha Comics, czyli superbohaterski komiks z Marvela, o czym zapomniałem powiedzieć, że z Marvela, kiedy omawiałem ten komiks, oraz Naruto, Tajemna historia Gary, książka, która jest uzupełnieniem uniwersum Naruto z wydawnictwa JPF. Na zakończenie jeszcze autoreklama. Zapraszam wszystkich do tego, żeby znaleźć Prosto z Kadru na Facebooku. Dajcie lajka, jeśli chcecie być na bieżąco. Znajdźcie proszę Prosto z Kadru na YouTube, gdzie jest archiwum audycji, gdzie znajdziecie recenzje i wywiady, po prostu, które z Wojtkiem prowadziliśmy przez ostatnie parę lat. Przypomnę, dzisiaj mamy 600
601 odcinek, czyli no może nie, że wszystkie 600 poprzednich są tam na kanale, ale bardzo, bardzo dużo materiałów na temat komiksów znajdziecie na Prosto z Kadru, także serdecznie, serdecznie zapraszam. No cóż, życzę Wam udanego weekendu, mam nadzieję, że swój czas wolny spędzicie z komiksem w ręku. Do usłyszenia za tydzień, trzymajcie się, żegna się Filip Bąk, cześć. Mam mały problem z krzyżówką, mógłbyś mi pomóc? Dawaj. Na 6 liter postać Boba Kane'a i Billa Fingera. Batman. Pasuje, a słuchaj, rysownik Torgala. Grzegorz Rosiński? Skąd ty to wszystko wiesz? Słucham Prosto z Kadru. Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z Kadru. W każdą sobotę o 15:00.